Witam Cię bardzo serdecznie w wakacyjnym tutorialu. Są to szybkie porady dotyczące drona. Jak latać, jak poradzić sobie z pewnymi zagadnieniami. Jedna kwestia w każdym filmie. Dzisiaj będziemy trochę rozmawiali na temat tych przednich lamp, które tutaj widzicie przede mną. Kilku kolegów zadało pytanie, to właściwie to samo pytanie, jak włączyć te lampy, jak wyłączyć je, co się dzieje podczas nagrywania, co się dzieje podczas robienia zdjęć, żeby na przykład nie przeszkadzały i tak dalej. Otóż słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Można z tymi lampami zrobić to, co się chce. Mamy dwa poziomy ustawień. Pierwsze ustawienie jest na poziomie Main Controller Settings, Advanced Settings i tam mamy właśnie Turn Head LEDs on lub off. Drugie ustawienie jest to ustawienie fotograficzne czy ustawienie wideo. W trzeciej przedziałce, w trzecim menu, tam gdzie mamy dodatkowe ustawienia typu histogram, mamy też właśnie możliwość włączenia i wyłączenia LEDów podczas robienia zdjęć albo wideo. Za chwilę Wam to pokażę dokładnie. I to co zrobimy, to trzy kropeczki na górze po prawej. Tutaj mamy ikonę drona. Ma być na niebiesko zaznaczona i, zjeżdżamy na sam dół. Tu są Advanced Settings, na samym dole. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj są przeróżne ustawienia, m.in. sensorów, czułości i tak dalej. Ale mamy też jeszcze jedną fajną rzecz, a mianowicie ustawienie Turn On Head LEDs. I teraz, w zależności od tego, co się stanie, teraz są wyłączone, w tej chwili włączone. Ja to już pokażę, nagram to. To jest to dokładnie ta sytuacja, ja ją nagrywam, czyli mamy... wyłączone LEDy, teraz są włączone. I one świecą cały czas. To jest ta pierwsza forma ustawień. Druga w ustawieniach fotograficznych, dajmy na to, czyli te trzy suwaki pod spustem migawki, pod ikonką migawki na ekranie głównym. Tutaj mamy Head LEDs Auto Turn Off. I co się dzieje, jeżeli robicie zdjęcia? W tym momencie, jeżeli jest ta funkcjonalność uruchomiona, światła świecą cały czas. Światła. I co się dzieje, słuchajcie, jeżeli ta funkcjonalność jest aktywowana? Światła gasną na czas robienia zdjęcia. Tak? Jeżeli nie jest aktywowana, deaktywowana, nie gasną. Dobra? Czyli gdy jest bardzo ciemno, faktycznie możemy mieć taką sytuację, że nam się prześwietli ten obraz. Teraz przejdźmy do ustawień wideo. I mamy taką sytuację, że na czas nagrywania światła powinny zgasnąć. Teraz zgasły, zajęło to chwilę. A teraz mamy taką sytuację, jeżeli deaktywujemy tę funkcję, światła cały czas są zaświecone podczas nagrywania. Jeżeli uważasz, że ten materiał był pomocny i odnalazłeś w nim wartość, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, ale także do zapoznania się z darmowymi materiałami, do których linki umieszczam pod filmem w opisie. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się. Cześć!